Dzień dobry, a moimi państwa gościem jest radny Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Magin. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie radny, czy to, że miał współpracować wiceprezydent Łodzi Rynausz Jabłoński z służbami specjalnymi jest PRL, jest winą Pani Prezydent, bo tak mówi Prawo i Sprawiedliwość obarcza winą cały zarząd miasta za te informacje, które ujawniła Gazeta Polska we wczorajszym wydaniu? Znaczy, to nie pani prezydent Hanna Zdanowska z Platformy Obywatelskiej współpracowała z SB, tylko jej zastępca, który został wczoraj z tego powodu najprawdopodobniej zdymisjonowany. Ja to, co mogę pani Prezydent w tej sytuacji zarzucić, to trochę niejasny komunikat, który wydała wczoraj w związku z informacjami Gazety Polskiej. Bo ja Państwu zacytuję, że e, Pani Prezydent nie wiedziała o skali zaangażowania wiceprezydenta Jabłońskiego w Czyli działania tajnych. Czy wydaje super. się Panu, że wiedziała jednak o zaangażowaniu? No, dla, mnie, e, dla mnie to oświadczenie jest dosyć jednoznaczne. To nie była sytuacja tego rodzaju, że wczoraj przez pół dnia Pół urzędu zastanawiało się nad tym, jak zareagować, jaki wydać komunikat w tej sprawie. No, pani prezydent Więc... była też w Warszawie, to trudno było jej reagować z odległości. No tak, ale to nie jest jakaś moim zdaniem komunikacyjna skucha, tylko przemyślany komunikat. W związku z tym my dzisiaj też będziemy się domagali od pani prezydent jasnego oświadczenia czy o współpracy z komunistycznym aparatem bezpieki swojego współpracownika wiedziała. Ale sama współpraca z aparatem nie jest zakazana, tylko fałszywe oświadczenie legislacyjne, którego zresztą Ireneusz Jabłoński składać nie musiał. A to jest dla mnie też dziwne, bo ja rozmawiałem wczoraj z wiceprezydentem byłym Tomaszewskim i z Markiem Michalikiem, który takie oświadczenie lustracyjne składali. Ja też kiedy w lutym 2010 roku byłem powoływany na funkcję wiceprezydenta, byłem pytany o datę urodzenia ze względu na to, czy muszę, czy nie muszę takie oświadczenie lustracyjne składać. Nie wiem, czy te przepisy potem zostały znowelizowane, ale ja na pewno wówczas byłem Um, o to pytana, ponieważ urodziłem się już po 72 roku, to ja już na pewno takiego świadczenia ilustracyjnego składać nie musiałem. Pytanie tylko, czy sam fakt współpracy rzeczywiście dyskwalifikuje kogokolwiek z życia publicznego? No dla, mnie, dla mnie tak, jeżeli ktoś w 87 czy 88 roku, już w schyłkowej erze PRL-u, decyduje się na współpracę z bezpieką, i w przypadku osoby tej agenci SB wypowiadają się w samych superlatywach, że jest takim dobrym narybkiem i pokładają w nim takie nadzieje, to na pewno to nie wystawia dobrego świadectwa, jeżeli chodzi o działalność w służbie publicznej wolnej Polski. Tylko to się okazało dopiero wczoraj. Być może pani prezydent Karnazanowska wiedziała o współpracy, a przecież na przykład podpisanie, zmuszenie do podpisania takiego oświadczenia nie jest dyskwalifikujące życie publicznego. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale tutaj mamy sytuację tego rodzaju, że pan Ireneusz Jabłoński z tego co wczoraj pisała Gazeta Polska po raz pierwszy co prawda odmówił służbie bezpieczeństwa, ale potem sam się do SB zameldował i powiedział, że chce czegoś więcej od życia, bo takich cytatów z jego wypowiedzi można się było wczoraj dopatrzeć w materiale jednego z ogólnopolskich dzienników. Pana to dziwi, ta cała sytuacja? Pan Ireneusz Jabłoński powinien, nie wiem, przeprosić dzisiaj, zapowiedział, że będzie się odnosił do całej sprawy. No na całe szczęście działalność publiczna, przynajmniej w łódzkim magistracie pana Ireneusza Jabłońskiego jest już przeszłością. No to słuszna decyzja, że został wczoraj zdymisjonowany. Ja tylko się wczoraj pokusiłem o taki komentarz, że działalność w Aparacie Bezpieczeństwa Komunistycznego PRL-u jest dyskwalifikująca, natomiast można rządzić albo współrządzić miastem, jeżeli ma się zarzuty prokuratorskie, które dotyczą działalności prywatnej i publicznej w Łodzi. O następcy chyba nie będzie łatwo, bo Pilonusz Jabłoński zajmował się w magistracie dość trudnym, dość trudną częścią, dość trudnym Departamentem, a mianowicie na przykład mieszkaniami komunalnymi, to nie jest łatwe zadanie. To nie jest łatwe zadanie, ale pewnie już taka karuzela kandydatów wczoraj została wprowadzona w ruch. No, prędzej czy później będziemy się pewnie mogli spodziewać następcy, ale też niekoniecznie pani prezydent musi mieć czterech zastępców. Przy tej okazji myśli pan, że będzie zmiana polityki, jeżeli chodzi o gospodarkę właśnie mieszkaniami komunalnymi, własnością komunalną, bo wiele, wiele razy zarzucało się Ireną że sprzedaje zbyt dużo majątku miejskiego, że chce pozbyć się chociażby mieszkań komunalnych. Gospodarka mieszkaniowa w ciągu ostatnich lat ulegała już tylu reformom, że przynajmniej ten sektor działalności miasta nie powinien już być dalej ruszany. Niech ta struktura, która powstała w ostatnich latach, czyli zarząd lokali miejskich okrzepnie i zacznie prawidłowo funkcjonować, bo jeżeli się administrację nieruchomościami miejskimi reformuje i przekształca co kilka miesięcy, to naprawdę nie robi to dobrze, jeżeli chodzi o funkcjonalność tego urzędu. Czyli tu nie powinno być rewolucja, jak rozumiem? Myślę, że przede wszystkim nie ma już czasu na rewolucję. To już są ostatnie miesiące prezydentury Hanny Zdanowskiej. No, w związku tego jeszcze nie wiadomo. Nie ma jeszcze projektu zmiany ordynacji. Z, w związku z planowanymi zmianami ordynacji, te plany zostały już publicznie ogłoszone i zostaną zrealizowane. To już naprawdę ostatnie miesiące prezydentury No Rychanny tak, dopóki nie ma, dopóki nie ma projektu ustawy, dopóki on nie jest przegłosowany, to przecież nic nie jest przesądzone. No to proszę się upytać przy swoim zdaniu, panie redaktorze, ja pozostanę przy swoim. Być może pan coś wie politycznie więcej, że to już to, to już zapadła taka decyzja. No, ale panie, panie redaktorze, no, najwyższe czynniki czy osoby decyzyjne w Prawie i Sprawiedliwości wyraziły już opinię, w jakim kierunku będą postępowały zmiany w ordynacji wyborczej. Zapytam jeszcze o wczorajszą sesję Rady Miejskiej. I nieprzyjęcie siatki, siatki szkół w Łodzi oznacza to, że od 1 września tego roku nie powstanie, żadne, nie powstanie żadna nowa szkoła, żadne liceum, żadna podstawówka. Czyja to porażka kuratora, bo miasto oskarża kuratora, a mianowicie wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. Z kolei radni Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to odpowiedzialność Tomasza Treli, a nie jest to odpowiedzialność urzędników po prostu, odpowiedzialność wobec uczniów i wobec rodziców i nauczycieli? Reforma edukacji zaplanowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzona w życie, jak państwo wiecie, zakłada wygaszanie gimnazjów i przejście do ośmioletniej podstawówki, czyli... I tak literalnie taki, wchodzi się w stanie. Taki stary system, który jeszcze ja pamiętam, bo, bo taką podstawówkę ja, ja kończyłem. Pan redaktor również. I teraz ustawodawca przewidział możliwość i wolną wolę dla samorządów, żeby można było część gimnazjów przekształcić w szkoły podstawowe, tak żeby nie było redukcji zatrudnienia, jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską i tak, żeby ograniczać dwuzmianowość w łódzkich szkołach, a to jest rzeczywiście problem wielu placówek. To jasne i magistrat przygotował taki plan, magistrat i radni go zaakceptowali. Magistrat przygotował plan powstania czterech nowych szkół podstawowych. Łódzki kurator oświaty stwierdził, że jest to za mało, że powinny powstać dodatkowo jeszcze jeszcze cztery placówki. No i wychodzi z tego, że prezydent Zdanowska i wiceprezydent Trela nie chcą powstania tych dodatkowych placówek. A nie powinno być porozumienia? Nie powinna pani prezydent, czy też wiceprezydent Tomasz Trela usiąść z kuratorem i dojść do porozumienia no chociażby dla dobra dzieci? A dlaczego pani prezydent, czy wiceprezydent z kuratorem nie rozmawiali, to ja nie wiem. Prawo i Sprawiedliwość wczoraj przygotowało projekt uchwały, który konsumował te uwagi Łódzkiego Kuratora Oświaty można było już wczoraj doprowadzić do tego, żeby od 1 września 2017 roku funkcjonowały nowe szkoły podstawowe w liczbie 8. I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Radny Rady Miejskiej Sprawy i Sprawiedliwości. Dziękuję, Łukasz życzę miłego dnia.